Dark Deity, taktyczna gra RPG, której producentem jest Sword and Axe LLC. Historia przedstawia się następująco. Mamy rok 1105. Królestwo Daylan, mieszczące się w centrum Etlan, dobrze prosperuje, utrzymując się z handlu i uprawy ziem. Król Varric przejmuje tron po swoim ojcu Vasilu, który został zamordowany. Varric za wszelką cenę próbuje złapać zabójcę. Potajemnie wysyła swoje wojska, aby do gołej ziemi spaliły miasto Aramoran, tym samym wplątuje królestwo w wojnę. Grupa studentów Akademii Wojskowej nagle zostaje wcielona do armii z powodu wybuchu wojny. Nie ma co ukrywać, Dark Deity jest bardzo inspirowane serią Fire Emblem, czyli jest to standardowa historyjka o wojujących królestwach. Na początku poznajemy czerwonowłosego Irvinga, zielonowłosego Garricka, fioletowłosą Marin i maga Aldena. Nie mamy tutaj nagranych dialogów, tylko sam tekst, jak w visual novel. Przechodząc do gameplayu, plansza jest podzielona na heksy, pole ruchu zaznaczone na niebiesko, a pole ataku na czerwono. Do dyspozycji mamy wojownika, maga, łucznika i ozdrowiciela. Występuje tutaj podział na tury. W opcjach mamy atak, umiejętność specjalną, użycie przedmiotu. Nasze jednostki standardowo po pokonanym przeciwniku dostają punkty doświadczenia i zyskują nowe poziomy. W tabelce możemy zobaczyć punkty procentowe, szanse ataku albo zadanie obrażeń krytycznych. Kluczem do sukcesu jest tu odpowiednie rozstawienie jednostek i dobranie ich pod przeciwnika. Czyli krótko mówiąc, gdy mamy przed sobą wojownika, atakujemy łucznikiem z dystansu i na odwrót. Gdy mamy bandę łuczników, musimy jak najszybciej do nich podejść, aby nie zbierać niepotrzebnych obrażeń. Na uwadze musimy mieć cały czas zdrowie naszych wojaków. Jednostki, które nam polegną, możemy spokojnie użyć w następnym rozdziale. Za pokonanych wrogów otrzymujemy złoto, które możemy wydać w obozie. Mamy mnóstwo klas postaci, a dodatkowo co 10 i 30 poziom możemy zmienić profesję lub rozwinąć posiadaną. Misje są długie i zróżnicowane. Raz musimy bronić jakiegoś garnizonu, drugi raz pokonać jakiegoś bossa, czy przedostać się na drugi koniec mapy. Cały czas trzeba być skupiony, gdyż najmniejszy błąd może zaprzepaścić nasz wysiłek. Po udanym wykonaniu zadania wracamy do obozu, gdzie możemy sobie podejrzeć jednostki, kupić przedmioty lecznicze, ulepszyć bohaterów lub pogłębić między nimi więzi poprzez rozmowę. Nasi towarzysze rozmawiają między sobą o różnych problemach, omawiają misje, zdradzają swoją przeszłość, gadają też o różnych sprawach bieżących. No i tak oto prezentuje się Dark Deity. Mamy masę postaci, walczymy z różnymi bandytami lub armiami nieumarłych. Wszystko to podane w pixelarcie z pięknie skomponowaną muzyką. Tytuł jest długi i ma masę dialogów. Produkcja dla fanów Fire Emblem i taktycznych RPG.